Teraz trafiają na odcineczku. O kurde! To był gościu top 50 świat. Czyli witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Zetty, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku, moi drodzy, z Clash Royale. Witam was i zapraszam na prezentację mega, mega dobrego deku, jednego obecnie z najlepszych deków z dużą pekką, moi drodzy. Jest to dek, który kosztuje 3,8 eliksiru i ma w sobie kolektor, więc jest to dosyć dobrze rozplanowany dek. Mamy tutaj w sumie prawie wszystko, co potrzebne. No i myślę, że prezentacja tego deku wam się powinna spodobać, bo deck jest naprawdę bardzo fajny i nie jest to golem. Jak sami widzicie, nie jest to golem. Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj na grandzie. Będziemy sobie grali na grandzie z racji tego, że na grandzie po pierwsze są lepsi przeciwnicy, a po drugie no nie mam tych leveli arenkowych, że tak się wyraża. A jednak na grandy tutaj będzie to walki bardziej wyrównane. Gram sobie na grandach, moi drodzy, teraz aktualnie golemem, tym deckiem. Jeśli chcecie do niego poradnik, to mi napiszcie, bo deck jest naprawdę mega tak samo dobry, prawie jak z, ten pek, jak z tą pekką, ale przez ludzi niedoceniany i dek fajny. Dobra, moi drodzy, tak, zacznijmy może od tego, co mamy w deku. Mamy fajne tutaj, można powiedzieć, antylery przeciwko właśnie Inferno, czyli mamy Electro Wizarda, moi drodzy, mamy Zapa, no i Ice Pierza, czyli jakby co na Inferno coś tam jednak mamy, aczkolwiek pamiętajcie, że na Inferno, jeżeli ktoś dobrze gra Inferno, no to i tak nas zablokuje jakimś, jakąś kartą. Tak więc myślę, że deck jest wart uwagi, tak więc zacznijmy go prezentować, moi drodzy. No i co, myślę, że przechodzimy już do pierwszej walki. Dobra, moi drodzy, lecimy w takim razie. 8 wygranych ja na razie mam na grandzie. Myślę, że nie uda mi się 12 dobić, ale... ale wiecie, moi drodzy, no rzadko mi się to udaje, więc no ja nie narzekam, aczkolwiek 8 winów też jest całkiem spoko. Dobrze, tutaj może polecieć, wydaje mi się, że właśnie ten pan nasz czadowy, dobra, Pekka, o ładnie uderzyła raz, super. I teraz się boję, że właśnie tutaj jest Inferno naszykowane przez naszego przeciwnika. To by było dosyć słabe, nie ma Inferno, ale są... są Bats. Bats jest silna dosyć karta obecnie i jeżeli macie Bats na jakimś dosyć fajnym, przyzwoitym levelu, to polecam grać, bo Bats naprawdę to jest dosyć znacząca karta w obecnej mecie. Tym bardziej, że dostał ostatnio buffa, że teraz jest więcej Batsów, więc ogólnie polecam, jeżeli ktoś lubi grać, no to Batsami, prawda, jednostkami powietrznymi, no to polecam. Dobrze, w takim razie, moi drodzy, w tej sytuacji myślę, że możemy sobie wystawić Elixir Collector. Boję się, co on może mieć, bo jeśli ma Hoga, no to będzie trochę lipa. Nie ma Hoga, ale dał mi tutaj Lightninga. Dosyć ciekawie zrobił. Teraz, czy będzie mi go ciężko skontrować? Myślę, że nie do końca ciężko, bo tutaj on powinien właśnie wystawić zaraz swojego Hoga, a ja w tym samym momencie, prawda, wystawiam sobie Pekkę. Więc jeśli on tutaj nic nie dośle, no to... nic nie dosyła. Ciekawie robi. Dobra, zróbmy sobie taki trik. Może to coś... podziała, zobaczmy. Dobra, tutaj musiał troszeczkę wydać, żeby... no i super, jeszcze wydał dosyć sporo, więc w takim razie, moi drodzy, zróbmy sobie tak i zróbmy sobie... oj, ta Pekka była dosyć słaba, chociaż nie, dosyć mocna nawet była. Myślałem, że ona pójdzie właśnie na tego Hoga, tym razem tak się nie stało, moi drodzy. Coveruje to wszystko Zapem, jakby tutaj jakieś Batsy właśnie wpadły tego typu, no to wszystko mamy sobie jeszcze fajnie na Zapka. Dobra, dobra, teraz, moi drodzy, ta Pekka niestety nam nie dojdzie do wieży, ale zawsze coś te minionki chyba tam powinny jakieś tam strzały zadać. No niestety nie jest to za dużo, nie zdały te minionki nam za dużo. Myślę, że kolektor będzie tutaj dosyć dosyć przyzwoitą kartą, żeby ją teraz wystawić, ponieważ właśnie coś takiego się może tam zdarzyć, moi drodzy. Dobra, zróbmy sobie to, coś takiego. Dobra, fajnie to skontrowaliśmy. I teraz, moi drodzy, ten Hog Rider powinien nam walnąć jeden raz. Dobra, w takim razie dajemy sobie Pekkę dosyć z tyłu. On dosyć sporo eliksiru, o właśnie, wydał. Nawet jeszcze teraz musiał na obronę, więc teraz będziemy mieli dosyć ciekawą sytuację. Może nawet dwie Pekki nam się uda, moi drodzy, wysłać w jednym momencie. To by było dosyć ciekawe. Oj, kurde, to jest Pekka, moi drodzy, powiem. No i niezbyt dobrze, bo to jest właśnie ta Pekka z... Jak on się nazywa, właśnie z Hogiem. No to jest bardzo silny deck, powiem wam szczerze. Równie silny deck i równie go możliwe, że go będę właśnie prezentował. Dobra, fajnie tutaj. No i Poison, no i Poison tutaj, moi drodzy, jakby się udało. Aj, i patrzcie, on tak samo jak ja ma dosyć fajne, szybkie kontry. Aj, szkoda, no tutaj za dobrze chyba nam ta walka nie wyszła, moi drodzy. Tym bardziej, że ją przegramy. Tak, niestety ją przegramy. Hog Rider jednak z nami wygrał, dosyć dobrze grał ten koleś, więc
gratulacje dla niego, prawda? Byłem słabszy w tym meczu, więc gratulacje jak najbardziej dla niego, dla naszego przeciwnika i do tego deku, którym właśnie nasz przeciwnik grał, również możliwe, że zrobię poradnik, tylko musiałbym się nauczyć nim grać, a nauczenie się grać danym dekiem to jest dosyć spora ilość czasu, więc moi drodzy, no może być ciężko, ale mam nadzieję, że się uda. Dobra, otwieramy sobie tego, moi drodzy, Granda. Teraz tak, Dart Goblin, muszkieterka, fajnie, nawet dużo rarów, tylko te rary tak są, kurcze, porozpychane, że tak powiem, heal i niestety nie ma legendy, epic freeze. Dobra, freeza będę miał już na piątym, więc całkiem spoko, arczerki, no, nawet ujdzie ta skrzynka, może nie jest jakaś idealna, ale nawet ujdzie. Dobra, lecimy dalej, moi drodzy. Azori, dobra, gramy z Azorim, teraz zobaczymy, jakby tutaj zagrać. Ogólnie często właśnie na grandach się spotyka Pekkę w sumie też ostatnio bardzo często, bo Pekka wróciła do łask, że tak powiem, dlatego golemem ciężej teraz na grandach, ale da się wygrać, no nie. Dobra, dam sobie takie coś. Oj, teraz z drugiej strony jakby na mnie wyjechał, to by było straszna lipka. Dobra, damy sobie coś takiego, moi drodzy. Jakby co, to sobie skontrujemy zapem. Oj, dobra, niestety nie udało się nam tego skontrować. Ale dobra, teraz to, chociaż ta bandytka sobie tam doleci, dobra. Nie jest źle, w sumie mamy, wiemy, że on ma po prostu tutaj Inferno, fajnie, że nam mogłem dać to, no ale dobra, nie zdążyłem. No spoko, spoko. Zadał nam prawie tyle co Hawk. Znaczy nawet w sumie troszeczkę więcej, bo Hawk tam chyba 2024 zadaje po dwóch strzałach. Nie jestem do końca pewny. Dobra, damy sobie takie coś, moi drodzy. Tutaj myślę, że ten Ice Pierci był z jego strony zmarnowany. Okej, czyli to jest Spellbite. Oj, na Spellbite'a ten deck jest bardzo słaby. Tak szczerze wam powiem, nie, że ja tutaj wiecie, już wiem, że przegram coś takiego, ale na Spellbite'a no nie polecam tego deku, bo Spellbite jest dosyć szybkim właśnie deckiem i no ten deck jest dosyć słaby. Jeszcze tutaj właśnie tego, największym problemem w tym deku, dobra, spróbuję zagrać troszeczkę inaczej, jest, moi drodzy, brak deloga na właśnie na Spellbite'a i przez to ten właśnie Spellbite nas naprawdę dosyć dobrze kontruje tutaj, moi drodzy. Dobra, damy sobie coś takiego. Oj, dobra. Ten Nightic sobie tam w sumie nam nie dojdzie. Nie wiem, czy to było w sumie dobre zagranie. Wydaje mi się, że dosyć okej, tylko że on ma znowu to Inferno, niestety, moi drodzy. Ale ten, dobra, ładnie. Tu nawet powiem wam szczerze, że dosyć spoko wyszło, bo nasz, jak on się nazywa ten pan, Electro Wizard, on tutaj właśnie zaczął bić w Inferno, więc to nie jest jak najbardziej słaba sytuacja, więc całkiem nam się tutaj troszeczkę pofarciło. Dobrze, on teraz ma rakietę, więc jak wystawię to, dobra, to ja sobie przeroluję, bo on ma rakietę, więc ja sobie przeroluję szybciutko. I moi drodzy, myślę, że będziemy mogli od razu sobie lecieć na jego prawą stronę, będziemy mogli sobie na luzie na prawą stronę sobie polecimy w takim razie, takie coś zrobimy. I teraz myślę, moi drodzy, on będzie chyba dostawiał to Inferno. Myślę, że on... Tak, chociaż w sumie nie jestem pewien. Teraz musimy wystawić coś takiego. Ajajajajaj, niedobrze trochę. Dobra, spoko. Spoko, naprawdę. Oj. Dobra, zap. Muszę sobie teraz... Oj, i teraz nie mam zapa. Ajajajajaj, niedobrze. Widzicie, no i to jest ten Spellbite cały. To jest niestety Spellbite. Dobra, zagramy sobie tak, moi drodzy. Dobra. No i widzicie, no jak... Nie, nie mamy szans, niestety, Spellbite to jest coś, co tak kontruje, strasznie kontruje. Każdy, kto gra Spellbite'em, to powie wam, że Spellbite'em właśnie najłatwiej gra się na Pekkę. Więc no w sumie ja też to powiem, bo czasami gram tym Spellbite'em, może nie za często, ale czasami mi się zdarza. Dobra, good game dla naszego przeciwnika, bo jednak wygrał, czyli należy mu się gratulacje. Dobra, moi drodzy, lecimy kolejną baleczkę, w takim razie tutaj... I się nie opierdzielamy, prawda? Dwa razy już przegraliśmy, więc mam nadzieję, że do trzech razy sztuka, jak to się mówi, i uda nam się tym razem wygrać. Dobra, gramy z Chińczykiem, aczkolwiek tak naprawdę ten deck polecam, więc jeżeli chcecie, to sobie grajcie. Za niedługo będzie ogólnie poradnik do tego deku z Hogriderem plus Pekką, też bardzo silny deck. Polecam, jeżeli ktoś lubi grać właśnie Hogriderem. Ja aż takim dobrym Hogriderem nie jestem, przyznam wam się szczerze. I żeby być dobrym Hogriderem, trzeba się dobrym Hogriderem urodzić. Więc niestety, no ja Hogriderem zbyt dobrym nie jestem, to wam mogę tak szczerze powiedzieć, więc staram się nie nagrywać deków o Hogriderze, bo jest, wiem, że byłby to jakiś, może nie wstyd, no bez przesady, wstydem to by nie było, ale po prostu wiecie, no głupio nagrywać coś, co nie umie się tym grać za bardzo, to jest słabe, dlatego ja staram się nagrywać tylko to, czym umiem grać, na przykład tym dekiem może nie mam jakoś super mega dużo meczy, aczkolwiek ponad 50 nim już mam, więc jeżeli już macie ponad 50, to myślę, że już w miarę coś tam tym dekiem potraficie. Dobrze, moi drodzy, w takim razie wystawię sobie
Electro Wizarda ciekawie zagrywa tutaj nasz kolega. No dosyć, no drugą stronę, nie wiem, dziwne. Okej. No dobra. W sumie dosyć spoko to zagrał. Chociaż ten Electro Wizard nam teraz będzie sporo pomagał, moi drodzy, w tym momencie. Oj. Znowu niezbyt dobrze się stało. Znowu no niezbyt przychylna sytuacja dla nas. Ale gdybym teraz wystawił Elektro jakby tutaj może. No nie, niestety. To się za bardzo nie uda. I tak będziemy mieli po tej wieży. Szkoda, dobra. W takim razie tak, on chyba raczej Inferno nie ma, jak ma trzy muszkieterki. No dobra, spokojnie, teraz mamy dosyć fajną przewagę jakby. Myślę, że możemy wysłać sobie na prawą stronę. Raczej on nie będzie stawiał trzech muszkieterek właśnie w tym rogu. W tym momencie dziwnie zagrał, powiem wam szczerze, kolektor wystawił. Chyba, że... ale on ma tego właśnie Battle Rama. I to jest nasz największy, że tak powiem, problem, jeśli chodzi o to, bo ten Battle Ram naprawdę nas tutaj będzie kontrował w tym zestawieniu, więc będzie dla nas troszeczkę no niezbyt dobrze, tak? Dobra, to teraz wiecie co? Robimy sobie coś takiego. Robimy sobie, moi drodzy, zapa, żeby one sobie tam fajniej stały. Oj, dobra. Nawet spoko, naprawdę tutaj nie jest źle, bo zrobiliśmy atak dwustronny. I teraz jeszcze możemy sobie zrobić Poisona, żeby te wszystkie... Okej, fajnie. Dobra, to wszystko sobie tam zdeda. Dobra, pchamy... Oj, nie wiem, czy te pchanie na Hama było aż takie potrzebne. No nie wiem, nie jestem przekonany. Teraz chyba troszeczkę słabo zagrałem. Ale dobra, jakby co, mamy Pekkę, bo on tutaj trzy muszkieterki zaraz może gdzieś sobie zagrać, moi drodzy. Dobra, to my sobie zrobimy tak. I my sobie zrobimy bandytkę. Bandytkę sobie zrobimy, bo on za bardzo nie będzie miał tego jak obronić. No i super. Nawet to spoko wyszło. Dobra, moi drodzy, tutaj sobie to ładnie dosyć skosimy. No i teraz trzeba uważać na potrójne muszkieterki. Dobra, spróbujmy sobie zagrać to w ten sposób, moi drodzy. Mamy kontrę, niby mamy kontrę. Dobra. No niedobrze, troszeczkę. Oj, boję się, że to będzie ciężkie do wygrania. Aczkolwiek dobra, moi drodzy, nie poddawajmy się jeszcze. Dobra, jeszcze się nie poddajemy. Proszę, dobra, będziemy mieli jeszcze Inferno. Nie, przegramy to. Nie. Ajajaj. Co za walka, szkoda. Jacie, no mieliśmy trochę problem na jego deck z tego względu, że nie mamy Lightninga, no. Ajajaj, niezbyt dobre się walki teraz trafiają na odcineczku. O kurde. To był gościu top 50 świat, tak? Dobrze mówię? Zaraz sobie go zobaczymy. I dosyć, i patrzcie jak blisko było. To jest ciekawe, moi drodzy, co się w tym momencie stało. Dobra, czekajcie, zobaczmy sobie tego kolesia. Gdzie, tak, grałem z gościem top 50 world. No nieźle, no na niezłych ludzi się trafia, moi drodzy, w tym odcinku. Dobra, zobaczmy, OP Elite 5145, dobra, zobaczmy. Czy jest na pewno taki koleś 5145 5145. Kurde, gdybym z nim wygrał, to by było coś pięknego, co nie? Moi drodzy, zobaczcie, takim deckiem grał i prawie na niego wygraliśmy, 200 HP mu to stało, no niestety, no ale no, z dobrym gościem w miarę graliśmy. Dobra, gramy, moi drodzy, niestety tam troszeczkę czasu zabrakło i może by się nam udało, prawda? Dobra, to w takim razie tak, zobaczmy co nasz przeciwnik ma. To jest, moi drodzy, ogólnie ostatnia walka, jeśli chodzi o ten odcinek, tak więc jeśli... Dobra, zobaczmy, myślę, że to się uda. Zawsze, moi drodzy, taki tip z mojej strony. Zawsze, jeżeli przeciwnik ma golema, to wy wyczekajcie troszeczkę z tą pekką. Nie pchajcie od razu pekką. To może nie jest najgorsze, co możecie zrobić. Aczkolwiek pchanie pekką też nie jest naprawdę dobre. Okej. Oj, szósty level tutaj. No, chociaż nie będę go tak, wiecie, lekceważył, bo czasami to się źle dla mnie kończy. Dobra, zobaczcie, coś takiego, moi drodzy, sobie zrobimy. Jeszcze jak na razie nie ma potrzeby, żeby cokolwiek wystawiać. Ta pekka sobie wszystko naprawdę bardzo fajnie kontruje. No i sami zobaczcie, że, moi drodzy, teraz możemy wystawić nawet atak z drugiej strony. Tylko nie wiem, czy to by się aż tak bardzo opłacało. Jak najbardziej, moi drodzy, sobie zrobię to w ten sposób. Okej. Ona raczej, chociaż ona może nawet ten dobiegnąć. Czekajcie, zaraz. Tak, ona dobiegnie niestety. No niestety. Wiecie co, zróbmy sobie tak. Zobaczmy, co on wystawi. Cyk, moi drodzy. I teraz tak, patrzcie. Inferno 5 level. Ciekawe to jest. Bardzo to jest ciekawe, powiem wam. Ale patrzcie, Inferno 5 level, a i tak mi gasi moją pekkę. I to w dosyć krótkim
czasie, tak? Dobrze, teraz tak, zróbmy sobie może atak i kolejny kolektor. Aj, nie udało się! Chciałem postawić trzy kolektory w jednym, w jednej chwili, co nie? To by było całkiem ciekawe. Dobra, Pekka, w ogóle kurczę, grałem z typkiem, który jest top 50 na świecie. To też jest dla mnie jakieś jednak osiągnięcie i prawie z nim wygrałem. No prawie, no wiadomo, prawie to zrobi wielką różnicę. Niby 200 HP mu na wieży zostało, ale... Spoko, no, i nawet można powiedzieć, że troszeczkę mnie kontrował. Kontrował mnie tym, moi drodzy, że on miał muszkieterki, a ja nie miałem lightinga, tylko miałem poisona. I to jest lipa. To jest lipa. Dobra, dajemy sobie ice spircika. Dobra, spróbujmy sobie zrobić tak, moi drodzy. I dosyć ciekawie to, myślę, zagramy. Oj, moi drodzy. Coś się tutaj dzieje na tej jakże zacnej arence. Okej. No ciężko, te Inferno bardzo tutaj przeszkadza, powiem wam, w tym deku. Jak ktoś ma Inferno, to ciężko jest tutaj cokolwiek osiągnąć, ale jeszcze na spokojnie. Dobra, zrobimy sobie tak. Okej, spoko. Jak na razie on wszystko wydał, wszystko jakby postawił na jedną kartę, a my sobie po prostu spokojnie puszujemy jego stronę. Teraz on oczywiście, moi drodzy, będzie miał Inferno, więc na to Inferno oczywiście mamy dosyć fajną odpowiedź, bo mamy tak, w ten sposób sobie zagramy i jeszcze mamy zapiszczała chyba. Dobra, niepotrzebnie byśmy go zużyli, bardzo dobrze, moi drodzy. I teraz cyk, cyk, moi drodzy, malinka, pykamy sobie, moi drodzy, chyba tutaj zapiszczała i zapiszczał wleci, jest, wygraliśmy tą walkę. Niby nie był to jakiś dobry przeciwnik, ale zawsze wygrana jest wygraną, tak więc good game dla mojego przeciwnika. Dobrze zagrał, w sumie nawet nie aż tak źle, widziałem tam jeden zabył z jego strony, dosyć słaby, aczkolwiek i tak nie było aż tak źle. 2500 punktów, to jak na takie pucharki grał bardzo dobrze, powiem wam szczerze, naprawdę. Dobra, moi drodzy, w takim razie z wami się żegnam, nie wiem jak to wyszło, że grałem 100, o już 160, przed chwilą grałem 100, no ciekawie, ciekawie, dobra, moi drodzy, patrzcie, zobaczmy ile on w sumie jeszcze walk miał wygranych, tak z ciekawości czystej. 6000, w sumie nawet sporo. Dobra, moi drodzy, to było na tyle, ja sobie dolewam teraz wody. Jeszcze ogólnie mam dla was takie ogłoszenie, że jeżeli ktoś był na meetupie, no to bardzo serdecznie chciałbym go pozdrowić, no bo było dosyć fajnie na tym meetupie, prawda? Byliśmy dosyć sporą liczbą osób, jeśli chodzi o moich widzów, to porozmawiałem i bardzo się cieszę, że az was tylu tam było, nawet gdy nie dałem wam zapowiedzi. Dobra, moi drodzy, ja się z wami żegnam, moi drodzy. Dwa razy, moi drodzy, trochę słabo, co nie? Dobra, to czas, żeby zakończyć odcinek. No i będzie za niedługo jeszcze drugi kanał, niezwiązany kompletnie z Clash Royale. Sami zresztą zobaczycie, też wydaje mi się, że będzie to dosyć ciekawy kanał. Tak więc, moi drodzy, do kolejnych odcinków. No i cześć!